Witamy serdecznie z tej strony Stacja Ateizm. Nadajemy na żywo z Wrocławia. Jest niedziela, przepraszam najmocniej, już patrzę. 19 listopada. Ja nazywam się Leszek Nowak, będę dzisiaj waszym prowadzącym. Ze mną w studiu jest Bogumił Vandenbroek. Cześć. Witam cię serdecznie. Promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od państwa. Wspieramy zlęknionych, zdyskryminowanych ateistów oraz promujemy konstruktywny dialog na temat wiary dowolnego typu. W jaki sposób ten dialog możemy sobie prowadzić? Ano, dzwońcie do nas na podane na dole ekranu dwa numery telefonów, będą mniej więcej tutaj, oraz pod streamem na Twitchu teraz macie link do naszego Twitcha, gdzie tam drugą metodą możecie do nas przedzwonić. Dwie linie telefoniczne na was czekają, także dzwońcie śmiało i dzisiaj sobie pogadamy. Jesteśmy ciekawi, w co wierzycie i dlaczego. Kilka ogłoszeń wstępnych. Swego czasu wspominaliśmy o debacie, o wykładzie pana Mateusza Błochowiaka na temat egzorcyzmów. Był on na Europejskim Kongresie Sceptyków we Wrocławiu. Nagranie jest wrzucone już na YouTube'a, więc śmiało możecie obejrzeć. Jest w języku angielskim, tak jak wszystkie materiały dostępne z tego kongresu. Zachęcamy śmiało, obejrzyjcie, proszę, wyróbcie swoje zdanie, zadzwońcie do nas. Jesteśmy ciekawi, oczywiście nie teraz, jesteśmy ciekawi, jak odbieracie ten wykład. Ja gdzieś tam swój komentarz już wygłosiłem na łamach stacji. Jestem ciekaw, co wy powiecie. Czy to był dobry wykład, czy egzorcyzmy obronił, czy niekoniecznie. Mateusz Błochowiak, ESC 2017 na YouTubie. Wpiszcie, powinno już być z tego, co sprawdzałem. Drugie ogłoszonko. Ostatnio mieliśmy Dzień Otwartej Świeckości, 15 listopada. Jest to dzień, w którym zachęcamy wszystkich ateistów, żeby powiedzieli jednej osobie w ich życiu, która jeszcze o tym nie wie: cześć, jestem ateistą, chciałem, żebyś o tym wiedział. Tak po prostu. Bardzo dużo to daje dla całego środowiska ateistycznego i nie tylko. Środowisko religijne jest w stanie zobaczyć, że wielu ateistów jest normalnych, uśmiechniętych i po prostu takich na co dzień, bez żadnej tej dziwnej, demonicznej otoczki. Dzisiaj jeszcze do tego wątku wrócimy, także się teraz nie będę rozgadywał. A o czym w dzisiejszym odcinku? Do tej pory, do dzisiaj dostaliśmy mnóstwo mail, mnóstwo komentarzy, mnóstwo wiadomości prywatnych i publicznych i tak dalej. I pomyśleliśmy, że zebrało się tego na tyle, że zrobimy dzisiaj Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Mamy całą długaśną listę tutaj przed sobą i będziemy po kolei na punkciki odpowiadać, ale oczywiście dzwońcie do nas, dwa numery podane na ekranie. Już dyktuję. Pierwszy 791 019 212 albo drugi 503 928 319. Jesteśmy do dyspozycji, dzwońcie śmiało. W tym momencie, z tego co widzę, dwie linie są otwarte. No to co? Ruszamy z Q&A. Pierwszy Q&A stacji. Historyczny moment. Także, taki przyszedł do nas mail. Jestem z okolic Katowic, w swoim życiu również byłem wierzący, nawet przez jakiś czas bardzo. Mam 20 lat, teraz jestem sceptykiem, ateistą i patrzę na świat realnie. Chciałbym poznać ludzi również takich jak ja, wy oraz Łukasz Wybrańczyk, to osoby, z którymi chętnie bym pogadał i się zobaczył. Czy jest taka możliwość? Może nawet jakaś współpraca mogłaby wyniknąć? Pozdrawiam. W bardzo dobrym momencie ten mail do nas przyszedł, bo po pierwsze jest taka możliwość i mniej więcej raz na miesiąc organizujemy otwarte spotkania, nazywamy to afterami. We Wrocławiu, przeważnie przy pizzy, spotykamy się zaraz po odcinku, czyli jakaś tam niedziela po około godziny 20. I na ten moment nie mamy zaplanowanego następnego, ale chyba na przełomie jakoś listopada, grudnia będzie kolejne takie spotkanie, także śledźcie nasze informacje na Facebooku, na naszej stronie i na naszej grupie dyskusyjnej osobno. Są takie spotkania, także bardzo lubimy spotkania. Z tego co wiem, Bogu, byłeś na wszystkich, jak wrażenia? Nie byłem na dwóch pierwszych, z tego co pamiętam. Kurde, fopa, przepraszam. Tak, ale byłem na tych ważniejszych, powiedzmy. I naprawdę jest bardzo, bardzo fajna atmosfera. Nie dość, że można zjeść dobrą pizzę, to bardzo fajne wrażenie takiej społeczności się tworzy. Kiedy siedzi naprawdę, tam rekordowo mieliśmy ponad chyba 20 osób, wszystkie, które współdzieliły jakieś poglądy i miały zdanie na dane tematy. To były osoby, które po prostu mają wspólny język,
I dyskusje były bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. I też najfajniejsze jest to, że można poznać bardzo wiele różnych perspektyw. Bo tak, z reguły osoby, które przychodzą na te spotkania, łączy to, że są one ateistami, to znaczy nie utrzymują zaprawdę wierzeń w żadnych bogów. Natomiast cała reszta bardzo często się różni naszych przekonań, naszego podejścia do spraw. Zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć i zawsze na jakiś ciekawy temat porozmawiać. Także ja tutaj popieram absolutnie inicjatywę tych spotkań i jest naprawdę super. Zapraszamy wszystkich. Ateistów, a także osoby, które po prostu są ateistom przyjazne. Tak, to nie musi być ateista. Ktokolwiek, kto lubi takie towarzystwo, lubi rozmowy na wszelakie tematy i biologia była poruszona i najróżniejsze historie. Zawsze te spotkania mi się bardzo podobają, zawsze dowiaduję się czegoś nowego, zawsze poznaję nowych ludzi przede wszystkim i serdecznie zapraszamy. Śledźcie informacje mniej więcej raz na miesiąc, to nie są jeszcze stałe terminy, może kiedyś będą, może kiedyś co tydzień, zobaczymy jak projekt będzie się rozwijał. Także w fajnym momencie ten mail do nas przyszedł, bo przyszedł on do nas dzień po tym, jak właśnie na naszego aftera, na nasze spotkanie, pewien gość też z Katowic specjalnie do nas przyjechał te 200 km, czy ile, posiedział z nami 2 godziny i wrócił do siebie. I na drugi dzień, jak przyszedł ten mail, a jeśli znacie kogoś z Katowic, no to od razu mogłem skontaktować te dwie osoby. Z tego co wiem, gdzieś tam się spotkali, sobie pogadali. No i fajnie, i o to chodzi. Dużo ateistów i w Polsce, i na świecie żyje w przeświadczeniu, że są jedynym ateistą w swoim mieście, jedynym ateistą na świecie, jakby skrajny przypadek bez internetu, a to w ogóle nie jest prawda. Także tu siedzimy we dwójkę, ale ateistów jest mnóstwo i z miłą chęcią pomożemy, przyłożymy rękę do tego, żeby jak najwięcej ich się spotkało razem, nawiązało nowe znajomości, relacje, randki, związki i tak dalej. Także to tak a propos tego, czy są spotkania. Są, oczywiście zapraszamy. Drugi mail. Tutaj pewna osobista historia. Jestem świadomym ateistą i nie wierzę w zjawiska nadprzyrodzone. Interesuję się ateizmem, uważam, że wasza stacja jest fajna. Dziękujemy. Oglądam Racjonalistę i czytałem wszystkie książki Dawkinsa, które zostały przetłumaczone na język polski. Miałem kiedyś takie dziwne zdarzenie chyba 9 lat temu i nie jestem w stanie jego wytłumaczyć. Często o tym myślę, ale nie odwołuję się do sił nadprzyrodzonych. Od rana intensywnie myślałem o tym, by kupić sobie plecak na wycieczkę i czułem, że będę go mieć. O godzinie około 17 idę ulicą i znajduję pieniądze. Liczę i naliczyłem 257 zł i jeszcze jakieś grosze, których nie chciało mi się liczyć, czyli około 258. Idę do sklepu, patrzę, a tam plecak w cenie 258 zł. Kupiłem go za 250, bo sprzedawca obniżył cenę. Tę sytuację można wytłumaczyć na 5 sposobów. Pierwszy, zrobił to Bóg lub siła nadprzyrodzona. Drugi, ja zmyślam. Trzeci, coś mi się pomyliło. Czwarty, wyjątkowy zbieg okoliczności. Piąty, zaistniało jakieś zjawisko, którego jeszcze nauka nie poznała. Załóżmy, że nie wystąpiły punkty 1, 2, 3, to w jaki sposób można wytłumaczyć to, czy słyszeliście o podobnych zdarzeniach? Pozdrawiam. Bogu, co myślisz? No bardzo mi się podoba, nie wiem, czy to jest błąd z jego strony, czy tego nie zauważył, bo podał 5 punktów, 3 i założył, że pierwszy, drugi, trzeci się nie liczy, ale jeszcze jest czwarty, który opisuje po prostu wyjątkowy zbieg okoliczności. Tutaj no, oprócz takich bardzo małych uwag, typu na przykład, że bycie ateistą nie musi się równać braku wierzenia w nadprzyrodzone rzeczy. Są ateiści wierzący w karmę lub w demony, duchy, bardzo często UFO, UFO powiedzmy nie jest nadprzyrodzone, ale generalnie ateiści mogą utrzymywać wierzenia w różne nadnaturalne byty. I teraz po drugie, tutaj ta osoba wyliczyła 5 możliwości. Wydaje mi się, że ilość możliwości jest nieskończona, potencjalnych, co mogło się stać i dlaczego to zaszło. Pytanie po prostu musimy spróbować znaleźć takie, które jest najbardziej prawdopodobne. I teraz zakładamy, że nie był to Bóg ani siła nadprzyrodzona. Tutaj miałbym sam problem z konceptem, dlaczego akurat komuś się źle zadarzyło, że zgubił 250 zł, a tobie dobrze, bo te pieniądze odzyskałeś. Ta wymiana wydaje mi się jakaś taka niefajna. Natomiast mogło tak być, ale tego załóżmy, że to wykluczamy. Zakładamy również, że nie kłamie ta osoba, czyli nie zmyśla. Coś mu się pomyliło. Również powiedzmy, że to odrzucamy. Zostaje nam po prostu wyjątkowy zbieg okoliczności.
lub jakieś zjawisko, którego nauka jeszcze nie poznała, ale co jest bardziej prawdopodobne, że był to po prostu zbieg okoliczności, bo zbieg okoliczności mają to do siebie, że po prostu się zdarzają i zachodzą i czasami są one wyjątkowe, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Natomiast co do zjawiska, to nie widzę w ogóle potrzeby czegoś postulowania, że to było jakieś dziwne zjawisko o jakimś charakterze telepatycznym czy coś. Natomiast tutaj ta taka chęć, tendencja, żeby ten zbieg okoliczności odkładać na sam koniec, wydaje mi się, trochę wynika z tych takich podstawowych instynktów ludzkich. Skąd się wzięły w ogóle takie wierzenia, taka jak gdyby trochę naiwność. Istnieje właśnie teoria, hipoteza bardziej właśnie ewolucyjna, skąd się wzięło takie przesądne myślenie, która polega na tym, że kiedy żyliśmy jeszcze na dziko w wysokich trawach sawanny, to i usłyszeliśmy jakiś szelest gdzieś w zaroślach, to w 9 przypadkach na 10 okazało się, że był to tylko wiatr. Niestety na 1 przypadek na 10 okazywało się, że był to tygrys szablozębny, który mógł rozszarpać nas na strzępy. I teraz paradoksalnie, zakładając takie prawdopodobieństwo 1 do 10, wydaje się, że bardziej racjonalna jest pozycja tej osoby, która zakłada, że to jest tylko wiatr. Lub przynajmniej jedyne, co nie robi, nie zrywa się automatycznie do ucieczki. Chcę na przykład zbadać, czy to coś, co szemrało w krzakach, to był tygrys. I paradoksalnie na drodze ewolucji, kiedy żyliśmy w tak niebezpiecznych warunkach i wszystko nas mogło pożreć, więcej przeżywało osobników, którzy zawsze zakładali, że to był tygrys. Nie? I to jest po prostu szukanie intencjonalności w otaczającym nas świecie. Lubimy szukać intencjonalności. Łączymy różne zdarzenia i ciężko nam uwierzyć, że znaleźliśmy na ulicy 250 zł i właśnie tyle akurat kosztował plecak. Cena tego plecaka oraz fakt, że znaleźliśmy 250 zł na ulicy, tworzy w naszym umyśle potrzebę do szukania podświadomego jakiegoś połączenia, jakiejś intencjonalności. A tak naprawdę to może być tylko i wyłącznie po prostu czysty przypadek. Ja tutaj nie mam więcej nic do dodania. I kiedy typu, dodam jeszcze, że kiedy tego typu pieniądze znajdują się na chodniku i patrzymy, o, znalazłem pieniądze, to jest ta pozytywna część tej historii. Tak jak Bogu wspomniałeś, jest jeszcze negatywna część tej historii, że najpewniej ktoś te pieniądze zgubił, ale w tym momencie nie myślimy o tej negatywnej stronie, tylko skłaniamy się ku tej pozytywnej. Aha, ktoś coś chciał, żebym ja je znalazł, a nuż los, a nuż przeznaczenie, a nuż tak popularny w kulturze, w której wszyscy żyjemy, Bóg, na przykład chrześcijański. Bóg chciał dać mi te pieniądze. To wolałbym wtedy, jeżeli Bóg chrześcijański chciałby dać mi te pieniądze, żeby one się pojawiły magicznie w moim portfelu, żeby nikt ich nie zgubił. Bo jeżeli znajduję coś na chodniku, no to raczej się spodziewam, że ktoś je zgubił. Czyli co, Bóg komuś wyjął z portfela, żeby mu wypadło i żebym ja znalazł. No więc jeżeli weźmiemy pod uwagę tą negatywną część, ktoś te pieniądze zgubił, to troszkę mam wrażenie traci na mocy argument, Bóg chciał, żebym je znalazł, no bo jednocześnie Bóg chciał, żeby tamten zgubił, czyli Bóg wychodzi raz na minus, raz na plus, wychodzi na zero. Jakby z czego znaczy, tu się cieszyć? No ale może ten, który zgubił, to był jakiś ateista zły i to była kara, że zgubił 250 zł na przykład. Można się doszukiwać, że gościu przed chwilą ukradł, a już tamta osoba nie żyje. No, jakby, że Bóg można jakoś... Można to wbrnąć, jasne, nie? Mhm. Ale tak, czwarty punkt, możliwe wyjaśnienie, czwarty punkt, wyjątkowy zbieg okoliczności. Chciałeś znaleźć 258 zł, znalazłeś 258 zł. Zbiegi okoliczności dzieją się na co dzień i bardzo często tego nie zauważamy. Chociażby zbiegiem okoliczności jest, za chwileczkę do tego wrócimy, mamy połączenie na linii numer 1, także prosimy o dźwięk i już się łączymy. Halo, halo? Halo, halo, słyszymy się? Halo, tak, słyszymy. Cześć, skąd dzwonisz, w jakiej sprawie, co tam, jak tam? Cześć, ja jestem Damian. Cześć, dzwonię Damian. Rozmawiam z wami tam, spod Warszawy jestem. Mhm. Cześć, cześć, jasne. Dobrze cię znowu słyszeć, co tam? Was również. No, ja bym chciał się spytać, o czym dzisiaj jest właściwie, bo tak te tematu głównego nie zakomentowałem jeszcze. Aha, rozumiem, pominąłeś początek odcinka.
Tak. Dobra, dzisiaj robimy Q&A, pytania, odpowiedzi. Mamy całą długą listę dotychczasowych pytań, jakie przyszły do stacji. Rozumiem, to się może nie wpasuje za bardzo. Zaproponuj temat, oczywiście. Temat może być, na jaki masz ochotę. No właśnie chciałem spytać, czy coś poruszać dzisiaj, może bym się do tego odniósł. Wiesz co, myślałem, że Bogu. Mhm. Bogu chciał tydzień temu porozmawiać na temat, czy Bóg mógłby stworzyć takie, z którego interpretacja byłaby niemożliwa. Może być o tym. I co chciałbyś dodać w tej materii, Damianie? No sądzę, że na samo pytanie, czy mógłby, odpowiedź jest tak. Pytanie powinno być postawione troszkę inaczej. Dlaczego tego nie zrobił? Jak myślisz, dlaczego tego nie zrobił? Nie zrobić. Dlaczego tego nie zrobił? Trudno mi powiedzieć, co mogłoby, jakby jakimi wartościami kierowała się osoba, kierował się byst, który z definicji jest wszechwiedzący, ale sądzę, że miał pewne założenia, których się po prostu trzymał, na przykład nasza wolność. I w momencie, gdybyśmy my wierząc w pewne sprawy, na przykład co? Coś przerywa. Halo, coś przerywa. Halo, Damianie, słyszymy się? Coś nam urwało? Tak. O dobra, już cię słychać. Coś urwało. Możesz powtórzyć końcówkę? Halo, ty bardzo słaby zasięg. Jeżeli mógłbyś to przejść, proszę, gdzieś lepiej i zadzwoń jeszcze za chwilkę. Dobrze? Spróbujemy, bo coś nam bardzo się pogorszyło. Ja się na chwilkę rozłączę, spróbuj za chwilę zadzwonić, może poprawię zasięg, dobra? To się wyłączam, dzięki, do usłyszenia. Na ten moment chyba jeszcze niewiele możemy się odnieść, bo tak czekałem na rozwinięcie, nie? No, myślę, że jeżeli Damian spróbuje jeszcze raz zadzwonić, to wtedy tutaj rozwiniemy temat. Jasne, zadzwoń Damianie jeszcze raz, bo coś nam tutaj zasięgi, coś tam. Wracając do naszej karuzeli. Wyjątkowe zbiegi okoliczności. To, że ja teraz tutaj siedzę z Bogiem, jest naprawdę wyjątkowym zbiegiem okoliczności, bo tak jak Bogu wspomniał już ostatnio na łamach stacji, jego DNA, moje DNA, ze wszystkich możliwych kombinacji DNA, jakie mogłyby tutaj teraz siedzieć, że akurat siedzi ta i ta, to przemnóżmy sobie obydwie te liczby przez siebie i wyjdzie jakaś astronomiczna liczba. Więc to, że my teraz w ogóle tutaj gadamy, że do nas dzwoni Damian, że mamy w XXI wieku telefony, to wszystko to są zbiegi okoliczności i gdyby nie postęp naukowców, telefonów byśmy dzisiaj nie mieli, internetu byśmy nie mieli i wy nas byście teraz nie oglądali. Cały świat, w którym żyjemy, jest niesamowitym zbiegiem okoliczności, a na co dzień zdarza się czasem coś, co jest bardziej rzadkie na co dzień, co w ostatnim miesiącu nam się nie zdarzyło i te momenty zapamiętujemy o wiele bardziej relatywnie do życia, które prowadzimy. Jeżeli byśmy się przenieśli z dzisiejszą technologią 1000 lat wstecz i byśmy coś tam poczarowali przy użyciu smartfonów, internetu i tak dalej, to tamci ludzie nie rozumiejący tej technologii mogliby uznać, że to jest jakiś niesamowity zbieg okoliczności, że akurat przypadkiem twoja twarz znalazła się na ekranie tego czegoś. Musiał Bóg zadziałać. No nie, relatywnie dla tamtych ludzi to będzie coś super, zbieg okoliczności, a nuż cud, już przekraczamy tą barierę, a w dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi, dla nikogo nie jest zbiegiem okoliczności, że moja twarz po zrobieniu zdjęcia selfie smartfonem jest na ekranie. Więc przesuwa się cały czas ten próg zbiegów okoliczności. Dzisiaj, kiedy kto komuś cofa się rak, to jest niesamowity zbieg okoliczności. Mam nadzieję, że dożyję czasów, kiedy ludziom
od tak na poziomie medycyny, chirurgii i nauki będą te nowotwory się cofać i wtedy to już przestanie być dla nas jakimkolwiek tematem, że cofnięcie się nowotwory jest cudem, zbiegiem okoliczności i tak dalej, i tak dalej. Z błahych sytuacji na co dzień, jakie sobie przypominam z mojego świeckiego ateistycznego życia, kiedyś idę po chodniku, przy parkingu jest dużo aut, generalnie cisza, bo to był bardzo, bardzo wczesny poranek. Słucham jakiejś muzyki, to był chyba Michael Jackson na słuchawkach i leci utwór, nie? Tam ten, ten, ten i ma pewien rytm. I jak przechodziłem obok tego parkingu, w jednym z aut idealnie do rytmu włączył się alarm samochodowy i dokładnie tak samo bim, 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 jak Michael Jackson. I teraz, czy zadziałał Bóg, żeby ten alarm włączył się tak samo równo w tym samym momencie, z tym samym odstępem? Nie. To auto miało alarm już tam wbudowany, możliwe, że jeszcze zanim Michael Jackson nagrał ten utwór. To auto sobie tam czekało, niczego nieświadome, co ja słucham. Ja słuchałem Michaela, niczego nieświadome, co tam się dzieje. I tyle. Po prostu fajny zbieg okoliczności, który pamiętam do dzisiaj. Mamy kolejny telefon. Prosimy o linię numer 1. Halo, halo, słyszymy się? No, słyszymy się. Cześć wam. O, cześć. Hej, hej. Teraz lepiej słychać. Także kontynuuj, proszę. To akurat nie Damian, tutaj Mateusz z Łobza. A Mateusz, jasne. Przepraszam, podobny głos. Aha, no spoko. Co tam Mateuszu? Z czym do nas dzwonisz? Ten. Ja dzwonię z pytaniem, skoro to jest tego, ten Q&A, nie? Mhm. To mam pytanie, co sądzicie o sektach? Czy można je nazwać na przykład, nie wiem, takimi pomniejszymi religiami? Na przykład? A czy masz jakiś przykład na myśli? To by nam troszkę ułatwiło. Znaczy przykład, nie znam żadnej konkretnej sekty, po prostu pytam o na przykład takie właśnie ich te, nie wiem, ich założenia, ich takich bogów domniemanych czy coś. To znaczy ja zawsze byłem zdania, że sekta od religii różni się liczbą wyznawców. To jest taki dość znany slogan. Natomiast wydaje mi się, że sekty są, może jakaś różnica jest w tym, że w sektach są ludzie bardziej oddani swojej ideologii, tacy bardziej zaangażowani. Z racji tego, że są to z reguły mniejsze społeczności, to osoby z tych kręgów są bardziej zżyte ze swoimi przekonaniami. Może wspomina się o dość głęboko osadzonych w tych sektach rytuałach, które też mogą się, mocna rytualność tych sekt, jeśli chodzi o ich charakter, też wydaje mi się wskazuje na to, że sekciarze kojarzą mi się z takimi ludźmi, którzy wyznają jakąś ideologię, najczęściej nadnaturalną, z tym, że są bardzo mocno w nią zaangażowani. Ale nie jestem pewien, czy to jest prawdziwe dla wszystkich sekt, nie jestem pewien, czy to jest prawdziwe dla jak gdyby całego zjawiska. No, no. Czyli można ich nazwać taką jakby religią, czy nie bardzo? No z reguły czczą jakąś wersję Boga, ewentualnie, no nie wiem. Taką własną. No po prostu interpretowaną na ich sposób. No przyznaję, że jak gdyby głęboko nigdy w sprawy sekt nie wchodziłem. No ja także, dlatego takie pytanie. Jeżeli mogę dodać, słowo sekta też nie zgłębiałem dokładnie tego znaczenia i na ile to jest powiązane z organizacjami religijnymi, takimi na przykład jak Kościół katolicki, nie znam tej nomenklatury nazewnictwa, ale z czym mi się kojarzy słowo sekta na ten moment? Przede wszystkim kojarzy mi się z czymś niedobrym, bo ma zamknięte hermetyczne reguły, zasady, prawa i obowiązki i najpewniej pewne rzeczy tam są święte niezależnie od tego, czy są nadprzyrodzone. Chyba umiem sobie wyobrazić sektę, która nie ma nic wspólnego z religią, tylko po prostu z świeckimi zasadami, które sobie narzucimy i przyjmiemy, typu nie jemy mięsa i coś tam, coś tam. Sekta mi się przede wszystkim kojarzy z hermetycznością tej bańki. Najpewniej jest o wiele więcej sekt tych malutkich, tak jak Bogu mówi, religie są ogromne, a sekty są malutkie i w tym jest ich moc niestety, że kiedy weźmiesz małą grupę społeczną, zamkniesz im w pewnej informacji, która bardzo często się dzieje, cały świat cię okłamuje i tylko i wyłącznie my znamy prawdę. Wiele sekt jest tego typu, niektóre są religijne, niektóre nie. Jeszcze się nie spotkałem z w ogóle jakąkolwiek sektą, którą bym zapamiętał pozytywnie. A ty, Bogu? No ja tak samo. To słowo jest dla mnie straszne. One ma periatywne znaczenie w
pejoratywne konotacje w języku naszym dzisiejszym potocznym, to jest fakt. Natomiast pierwotnie, tutaj czytam z Wikipedii, sekta jest to pierwotnie grupa społeczna, powstała na skutek schizmy, czyli jakby takiego rozłamu wśród wyznawców jakiejś ideologii, lub grupa kultowa powołana po doświadczeniu religijnym jej założyciela. To jest faktycznie często w sektach mamy kogoś, kto jest guru, prawda? Ponieważ ten termin ma te pejoratywne konotacje, socjologowie religii wypracowali równoznaczne, a neutralne określenie, uwaga, cytuję, nowy ruch religijny. Jednak konotacje religijne zachodzą. No, czyli jakieś powiązania są. Okej. No tak, tak. Także to tak a propos wątku sekt. Słuchamy cię dalej. Nie, chciałem jeszcze zadać inne pytanie, ale jeśli jest jeszcze coś o sektach, to posłucham z chęcią. Nie, myślę, że ja nie mam na ten moment nic do dodania. Kojarzą mi się negatywnie, niestety. Chciałbym, żeby było inaczej, ale nie znam żadnej fajnej sekty. Także poruszymy następne pytanie. To jest jeszcze takie właśnie pytanie z innej beczki. Czy gdzieś w Biblii są jakieś cytaty mówiące o tym, czy ogólnie Biblia mówi o tym, w jaki sposób powstały anioły, demony i wszystkie inne te? I kiedy one powstały właściwie? Nie wiem. Czy nie ma nic takiego w tym? No nie jestem przekonany. Po prostu one są nagle się pojawiają w pewnym momencie i tak jakby chyba nie ma od nich mowy, kiedy powstały, jak powstały, po co. Niestety nie wiem. Nie mam przygotowanej odpowiedzi, także się obawiam, że ewentualnie spytaj innym razem, jak ktoś będzie inny na wizji u nas. No, albo po prostu pogooglaj. Na pewno fakt, wiemy... Czytałem Biblię i jakoś nie doszukałem się tego. No dawno temu już ją czytałem, ale... Jakby chodzi generalnie o genezę tych istot anielskich, które działają w niebie, tak? I tak dalej. Aha. Dosyć dużo w Biblii ma miejsce na zasadzie niedomówionych założeń. Tak jak mówisz, że dużo w Biblii nie jest objaśnionych, skąd się co wzięło, tylko nagle po prostu się pojawiają konkretne postacie, konkretne sytuacje, miejsca. I nagle mamy dwóch ludzi na ziemi, potem tam czterech, sześciu i nagle poszli do innego miasta za górą. No to troszkę tak... No i tam już było miasto. I tam już było miasto, no i troszkę tu brakuje w tej opowieści, nie? Także tak nie, w ogóle nie oczekuję od Biblii tego, żeby ona była tą płynną, spójną opowieścią. Już dawno przestałem szukać tej spójności i logicznych wynikań z A do B. No okej. No. Dobra, to ja tak chyba tyle. Mam... Na dzisiaj to chyba tyle mam pytań, także... Oczywiście, dzięki śliczne za telefon. Trzymaj się, nie do usłyszenia. Na razie wam. Jasne, cześć. Dobra. Czy masz coś do dodania, Bogu, a propos tej rozmowy? Dzień, w którym stworzeni zostali aniołowie. Wbrew gnostyckim poglądom, które uważały aniołów za emanację bytu pierwotnego, za hipostazy, za byty pośrednie między Bogiem a Wszechświatem albo za demiurgów, którzy stworzyli kosmos, chrześcijaństwo początku broniło biblijnego stanowiska, że aniołowie przynależą do świata bytów stworzonych, tak jak ludzie i zwierzęta, czyli że zostali stworzeni przez Boga, który jest jedynym stwórcą rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Istnieją, ponieważ on dał im istnienie. W Biblii nie znajdziemy jednak żadnego tekstu, który w bezpośredni sposób opisywałby moment stworzenia aniołów przez Boga. Fakt ten stanowi po prostu część fundamentalnej prawdy Starego Przymierza, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, co istnieje. Także odpowiadając tutaj na twoje pytanie. Czyli cokolwiek w Biblii nagle się pojawi znienacka, Bóg to stworzył. Tak, no i ci aniołowie byli od początku najwyraźniej. Pomijając oczywiście sytuacje, w których wyraźnie jest powiedziane, że Bóg na przykład nasłał te niedźwiedzie, żeby te dzieci rozszarpać i... No. W sumie jestem ciekaw, jak jest ze świętymi. Bo oni też mają możliwość ingerencji, no bo przecież są święci, którzy opiekują się kierowcami, żeglarzami, marynarzami itd., itd. Ale to nie są aniołowie, a mogą ingerować w nasze życia, nie? Przede wszystkim z tego, co kojarzę, święci są wybierani przez ludzi. I nie mamy w sposób jednoznaczny potwierdzone, że przez kogokolwiek poza ludźmi. Okej. To tyle ode mnie. Lecimy dalej z naszej listy. W międzyczasie obydwie linie telefoniczne są wolne. Dzwońcie do nas, numery są mniej więcej tu na dole ekranu. Dobra. Teraz nieco dłuższy mail.
Dzień dobry, mam na imię Patryk i jestem wierzącym chrześcijaninem. Od pewnego czasu zacząłem oglądać Państwa program, by poszerzyć swój światopogląd. Tutaj brawo, brawo już na wstępie, to ogromnie nas cieszy. Od razu chciałbym powiedzieć, że nie jestem religioznawcą, profesorem, historykiem, ani wybitnym uczonym. Jestem zwykłym studentem i interesuję się kwestiami religii ogólnie, jak i tymi, w której się wychowałem. Jeśli to możliwe, chciałbym, abyście Państwo poruszyli wątek poniżej w swoim ekranie. Jestem ciekaw Państwa przemyśleń. Uważam, że każdy racjonalny wierzący jest trochę ateistą, dlatego że nie ma stuprocentowej pewności. Myślę, że nikt z nas obecnie żyjących nie ma stuprocentowej pewności, że Bóg istnieje. A każdy racjonalny ateista jest trochę wierzącym, bo chciałby wierzyć, że Bóg istnieje. Pytam zatem, czy można się określić w 100% w kwestii wiary bądź niewiary? Na ile to określenie swojej wiary, niewiary jest umowne, bo tak sobie w głowie powiedzieliśmy, a na ile prawdziwe? Czy da się odczuwać wiarę lub niewiarę? Ja sam nie wiem, choć myślę, że jestem osobą wierzącą, bo chcę być osobą wierzącą. Tylko pytanie, czy chęć wiary jest wystarczająca do tego, żeby określić się jako człowieka wierzącego? Jest jeszcze dalszy ciąg, ale chyba na ten moment już mamy tutaj notatki. Także Bogu, słucham. No, najciekawsze jest tutaj, że uważam, że każdy racjonalny wierzący jest trochę ateistą, dlatego że nie ma stuprocentowej pewności, że Bóg istnieje. Stuprocentowa pewność, po pierwsze, dla osoby myślącej, starającej się myśleć racjonalnie i sceptycznie, stuprocentowa pewność jest prawie nieosiągalna, bo wymagałaby wiedzy absolutnej. Dlatego z samego założenia ja odrzucam absolutną pewność w ogóle, cały ten koncept i niczego nie jestem absolutnie pewien. Mogę być o czymś przekonany, mogę być o czymś maksymalnie przekonany, ale nigdy nie powiem, że mam stuprocentową pewność w zakresie jakiegokolwiek twierdzenia. Dlatego tak naprawdę liczy się, to co się liczy, to twoje przekonanie. A twoje przekonanie wpływa na to, jakie działania podejmujesz. Jeżeli w twojej głowie istnieje wierzenie w Boga i zachowujesz się tak, jak gdyby wierzenie w Boga było prawdziwe, to jesteś ateistą. Bez znaczenia, tutaj widzę, Leszek zaraz będzie czytał, co to znaczy, że jesteś ateistą i kiedy możesz się nim nazwać. Ja powiem tylko od siebie, że termin agnostycyzm odnosi się, bo często ludzie mówią, nie wiem, czy Bóg istnieje, jestem agnostykiem, nie jestem ani ateistą, ani teistą. Według mnie agnostycyzm odpowiada na zupełnie inne pytanie. Agnostycyzm odwołuje się do wiedzy, a nie do obecności wierzenia w głowie. Przepraszam, tutaj zrobimy przerwę. Mamy połączenie na linii numer 1, także poprosimy o dźwięk. Halo, halo, słyszymy się? Halo. Halo, halo. Cześć, skąd dzwonisz, w jakiej sprawie, co tam, jak tam? Dobry wieczór. Przede wszystkim prośba, prosimy o wyciszenie transmisji, bo słyszymy się podwójnie, także rozmawiajmy czysto przez telefon, a wycisz proszę u siebie transmisję, dobrze? Tak jest, wyciszone. Dobra, super. Jak masz na imię? W jeszcze raz dzwonisz? Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry wieczór. Waldemar i chyba obok Łukasza Wybrańczyka i dwóch osób, o których wspominaliście, jestem czwartym ateistą z okolic Katowic. Super. Czy poznałeś już tamtych osobiście? Nie, niestety jeszcze nie. Natomiast dość sumiennie, przepraszam, śledzę różnego rodzaju kanały na YouTubie i od dłuższego czasu też zgłębiam literaturę. Przedstawię się, Waldemar z okolicy Katowic. Jestem ateistą, ale ateistą wierzącym. Co to znaczy? Może trochę, brzmi to trochę przewrotnie, ale ja jestem po prostu osobą wierzącą, która wierzy w życie przed śmiercią. Ja też wierzę w życie przed śmiercią. Bardzo podoba mi się ten koncept. Jest nas trochę więcej. Ja w zasadzie nie dzwonię do Was z żadnym pytaniem. Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami i jakąś tam historią tego, jak dochodziłem do ateizmu. Mam również propozycje. W zasadzie to mam trzy takie bloki spraw, które chciałbym poruszyć. Jasna sprawa. Okej, bardzo dziękuję. Wobec tego odpalamy. Jeżeli chodzi o mój ateizm, to ja w zasadzie stałem się ateistą po przeczytaniu Biblii. W jednym z waszych programów był rozmówca, który zachęcał do czytania Biblii i ja się w pełni przychylam do tego, co on powiedział. Jak najbardziej przeczytajmy Biblię. Jestem w 100% przekonany, że jestem jedną z niewielu osób, które w tym kraju przeczytały Biblię. Mi to zajęło ponad 3 lata,
ale dzięki temu spadają łuski z oczu. I zachęcam. Przeczytaj. Zachęcamy gorąco, czytajcie Biblię. Czy wierzycie, czy nie wierzycie, czy będziecie wierzyć? Czytajcie. Czytajcie Biblię. Czytajcie. Po prostu. Czytajcie polecam. Biblię. Po głosie tej lektury stało się coś takiego, co ja nazywam przewrotnie odwróconym zakładem Paskala. Jeżeli przypomnimy sobie historię Hioba, tam szatan założył się z Bogiem, zawarł pewien pakt z Bogiem odnośnie Hioba. Więc ja po przeczytaniu Biblii taki pakt zawarłem z szatanem. I wyglądał on mniej więcej tak. Jeżeli w ciągu najbliższych 10 lat wygram 6 w totka, to oddaję swoją duszę szatanowi. No i czekałem te 10 lat, sumiennie rzucając totolotka dzień w dzień. Miał jeden rok, drugi, trzeci, w końcu minęło 10 lat. No i ku mojemu zaskoczeniu niestety nie wygrałem. Minęło od tego czasu już ponad... Halo? Przykro mi słyszeć. Minęło od tego czasu ponad 20 lat, ale jestem święcie utwierdzony, że skoro szatan nie chciał mojej duszy, to ta moja dusza jest wobec tego w dyspozycji Boga. Polecam wszystkim, jeżeli ktoś chce mieć patent na zbawienie i jak gdyby ustrzec się wpływów szatana, proponuję zawrzeć taki pakt. Ciekawy eksperyment, ciekawy. Mhm. Przepraszam? Ciekawy eksperyment, kontynuuj proszę. Tak czy inaczej, chciałbym wszystkim uspokoić, siebie też uspokoiłem, będę na pewno zbawiony. Dobra, to natomiast mnie uspokoiłeś, tak. Po lekturze Biblii, jak gdyby nie do końca dawało mi to spokoju. W zasadzie uruchomił się taki pewien mechanizm strachu. Ja nadal zgłębiałem to, oddając się różnego rodzaju literaturze. To był też czas, kiedy w Polsce pojawił się Bóg urojony Kinsa. To mi pozwoliło jak gdyby w pełni zgodzić się z argumentami na temat dowodów na istnienie Boga. Te dowody na temat pierwszej przyczyny świętego Anzelma, świętego Tomasza, to oczywiście zostało obalone. To mnie w zasadzie już w dużej mierze ugruntowało w tym, że w zasadzie Boga nie ma i spokojnie, bez wyrzutów sumienia mogę być ateistą. Ale w międzyczasie przeczytałem jeszcze parę innych lektur i tu bym polecił właśnie Biblię w ręku ateisty, doskonałej polskiej filozof Ellen Einstein. Przepraszam, powtórz jeszcze raz tytuł, bo nie do końca pamiętam. Biblia w ręku ateisty. Biblia w ręku ateisty. Helen Einstein. To jest polska filozof. Zdaje się, po 1968 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, jak gdyby los po niej zaginął. Ona się zajmowała właśnie egzegezą Biblii. I to jest taka książka, licząca około 800 stron, doskonała egzegeza, fragment po fragmencie cytuje i analizuje źródła, z jakich zostały przyswojone, zasymilowane, tudzież nawet zawłaszczone przez Żydów do Biblii. To są źródła głównie sumeryjskie, babilońskie, egipskie, w zależności od tego, w jakim okresie Żydzi byli, w jakiej niewoli, tak też przejmowali kulty i asymilowali myśl filozoficzną. Przepraszam, Waldemarze, że przerwę. Rozumiem, że polecasz tą książkę. Z tego, co kojarzę, jeszcze chciałeś jakiś wątek dalszy poruszyć. Dobra, potem pojawiło się wiele różnych lektur i w zasadzie dochodzę do propozycji, którą chciałbym wam złożyć, bo dotarłem w końcu do Fryderyka Nietzschego i te książki, które popełniał Sam Harris, Richard Dawkins, Michel Onfray, no tam jeszcze paru innych, bo jest taki świetny niemiecki filozof Michael Salomon. To w zasadzie ta literatura, którą oni publikują, nie jest niczym innym, o czym prawie 150 lat temu pisał Fryderyk Nietzsche. To, co napisał w Antychryście, gdzie rozkminił religię,
W zasadzie tam napisał, że Fryderyk Nietzsche, Bóg jest sprawą drugorzędną i marginalną. Najważniejsze są takie pojęcia jak resentyment, poczucie winy, nieczyste sumienie, ideał estetyczny. W tej chwili prowadzone są dyskusje, różnego rodzaju debaty, gdzie ścierają się poglądy ateistów, osób religijnych. W zasadzie to jest trochę wtórne, bo tu jest właśnie moja propozycja. Czy zajęlibyście się może panowie propagowaniem idei myśli Fryderyka Nietzschego? Kilka lat temu została powołana, tu zrobię lokowanie produktu, pojawiła się doskonała oficyna, nawiasem nomen omen o nazwie oficyna, która wydaje te wszystkie 13 i więcej chyba dzieł Fryderyka Nietzschego w nowym przekładzie, bo ten pierwotny był zrobiony przez Leopolda Staffa. Warto, żeby może ktoś się pochylił i zaczął przypominać to, o czym wspomniał, o czym to, co wszystko to zrobił Fryderyk Nietzsche, że przewartościował wartości, obalił metafizykę, to wspomniałem, rozkminił religii, żebyśmy po prostu nie zważali już otwartych drzwi. Tu odnośnie tej debaty, która odbyła się jakieś 2 tygodnie temu. To wszystko jak gdyby już zostało zrobione. Jeszcze może przytoczę, to jest inny wątek. Cztery jeźdźcy apokalipsy rozmawiali kiedyś parę lat temu, że w zasadzie wchodzenie w dyskusję z osobami religijnymi czy z teistami jest ich nobilitowaniem, a w zasadzie nie ma sensu, bo przy jakiejkolwiek dyskusji, to o czym wspomniał Dennett, teiści zaczynają grać kartą zranionych uczuć. Usztywniają swoje stanowisko, a poza tym wchodzenie w taką dyskusję, gdzie jest osoba racjonalna, opierająca swoją Waldę, może przepraszam, że przerwę. Naprawdę potrzebuję. Powoduje, halo, halo, słyszymy się? Że tą osobę nobilitujemy. Przepraszam, Waldemarze, słyszymy się? Halo, halo? Nobilitować. Halo, halo, Waldemarze, tak, słyszymy się? Tak jest. Dobra, przepraszam, że przerwę, bo coraz więcej wątków jest poruszonych i może jak już to po kolei omówmy. Rozumiem twoją prośbę, twoje pytanie, żeby było więcej niczego u nas. Na ten moment Nietzsche, wprost mówię, jest mi kompletnie nieznany. Jeżeli zrobimy jakieś zebranie w projekcie i się okaże, że ktoś w ogóle u nas niczego kojarzy, na ten moment po prostu tego nie wiem i że w jakikolwiek sposób on pomoże nam w tym, co chcemy tym programem osiągnąć, a za chwilę do tego przejdę, no to wrócimy do tematu. Jeżeli chciałbyś nam na przykład na maila podesłać jakieś konkretne pierwsze pozycje dla początkującego czytelnika, na przykład ja jeszcze go nie czytałem, to podeślij nam proszę na kontakt@myślnikateizm.pl. Do tematu wrócimy, a jednocześnie to się przeplata z kolejnym wątkiem tej nobilitacji, o której mówisz. Rozumiem twoją myśl, zawsze mam to pytanie w głowie, czy gdy spotyka się na jednej debacie ktoś promujący szczepionki i ktoś przeciwko szczepionkom, to relatywnie rzecz biorąc, każda ze stron, o drugiej ze stron uważa, że ta druga nie powinna być dopuszczona do głosu. Ten problem jest gdzieś tam relatywny. I powstaje pytanie, czy w ogóle robić tą debatę, na przykład jeżeli ja jestem za szczepionkami, a pójdę rozmawiać z kimś przeciwko szczepionkom, że właśnie ta nobilitacja, to co mówisz, zachodzi, że w ogóle dopuszczamy do głosu tą drugą stronę, która przecież pieprzy farmazony, nie? I teraz jest pytanie, nawet gdyby ta druga strona pieprzyła farmazony, czy jesteśmy w stanie sobie pozwolić na brak dyskusji społecznej, na brak dialogu pomiędzy konkretnie ateistami i osobami religijnymi? Właśnie chcemy wyjść naprzeciw temu pomostowi, temu dialogowi, po to jest ten projekt. I to, że ja teraz tu siedzę i mam zupełnie inne zdanie na temat mojego życia, na temat świata, w którym żyję, niż większość osób religijnych, jakie spotykam, to nie jest, to mnie nie zamyka na tą rozmowę, tylko wręcz przeciwnie, ja chcę tą rozmowę poprowadzić, bo jeżeli ktoś mnie przekona do religii, chciałbym, żeby tak było. Jeżeli ja kogoś przekonam do ateizmu, chciałbym, żeby to było. I bez tej rozmowy to się nie wydarzy. Mam wrażenie, że proponujesz
nie odbierajcie dzwoniących wierzących. Tak rozumiem twój pomysł. Mogę coś tutaj dodać? Mhm. Właśnie dzisiaj jakoś zdarzyło mi się obejrzeć bardzo ciekawy materiał na temat właśnie powiązany, właśnie na temat sensu wchodzenia w dyskusję z osobami, które wierzą w dany zestaw twierdzeń. I padł przykład, wykładowca, tam osoba, która mówiła, stwierdziła, że przecież gdybyśmy żyli w społeczeństwie i pojawiłaby się jakaś osoba, która twierdziłaby, że gwałt nie jest niczym złym, argumentując to na przykład, a no, bo kobiety tak naprawdę udają, a tak naprawdę one bardzo to lubią, to też to jest coś, z czym wydaje się nie ma sensu dyskutować, bo to jest aż tak głupie, że na pierwszy rzut oka wchodzenie w polemikę z taką osobą wydaje się kompletnie bez sensu. Ale zarówno w tym przypadku osoby, która uważa, że gwałt jest spoko, jak i osób, które uważają, że Bóg istnieje i wszyscy powinni postępować tak, jak gdyby istnienie tego Boga było prawdą, to chodzi o to, co wynika z ich przekonań. I jeżeli ta osoba, która uważałaby, że gwałt jest okej, istniała, to pomyślmy, co jej przekonania mogłyby zrobić dla społeczeństwa. Dlatego uważam, że taka debata absolutnie mogłaby mieć miejsce. I powinna mieć miejsce. To pytanie kontrolne, Waldemarze. Powinna mieć miejsce. Czy... Odniosę się tylko, jeśli pozwolicie. Długi czas myślałem w podobny sposób i wiernie śledziłem i też się oddawałem tego rodzaju dywagacjom i rozmowom. Natomiast przekonała mnie lektura traktatu ateologicznego Michela Onfray. On właśnie proponuje propagowanie wiedzy, uświadamianie ludzi, dystansowanie się od urojeń. W tą stronę. Czyli masz na myśli program Stacja Ateizm, w którym tylko i wyłącznie mówimy, a wysłuchacie, bez rozmów pomiędzy, tak? Rozmowy jak najbardziej. Rozmowy jak najbardziej. Wymieniajmy poglądy. Ja się odniosłem trochę do debat, które się odbywają. A czy w jaki sposób istotnie różni się formalna debata gdzieś tam w jakimś miejscu od rozmowy na ulicy, od rozmowy na łamach stacji? Gdzie widzisz różnicę? Skłaniam się ku temu, żeby zaprosić dwóch, trzech, czterech ateistów, którzy będą propagowali wiedzę z różnych dziedzin. I takie spędy też są, będzie... konferencje i jednostronne wykłady, gdzie wszyscy, którzy się spotykają na panelu, w tym samym kierunku zmierzają. Jakby takie sytuacje też są. A czy jesteś przeciwnikiem debat jako takich? Jako takich już tak. No mnie przekonał Michel Onfray w tym traktacie ateologicznym. No dobrze, też, ale nie uznajesz takiego argumentu? Na przykład mamy kreacjonistów młodej ziemi, prawda? Którzy uważają, że świat ma 6000 lat. I oni normalnie mają swoje wykłady, mają nawet swoje muzea i wtłaczają małym dzieciom te ideologie do głów. I teraz faktycznie wiara w młody wiek Ziemi jest tak absurdalna, stoi w sprzeczności z absolutnie wszystkim, co o świecie nam mówi współczesna nauka, ale przecież tutaj chodzi o ich, o cel ich ataku, o tych ludzi, którzy słuchają ich wywodów i sobie myślą, ej, to ma sens, bo na przykład padają jakieś argumenty, które są jakoś sprytnie po prostu sprzedawane im. I teraz czy nie uważasz, czy twoim zdaniem nie mamy jakiegoś obowiązku, propagując sceptycyzm, racjonalne myślenie, świeckie podejście do sprawy i miłość do nauki, żeby wyjść na mównicę i się skonfrontować, wykazać, że nie skonfrontować. Na konfrontacji się specjalnie, za konfrontacją specjalnie nie optuję, ale mamy obowiązek propagować wiedzę, racjonalizm, doświadczenie, empirię. I tutaj pytanie, i dajmy na to, naukowcy tego świata będą robili co mogli, żeby mówić jednostronnie, bez debaty, bez rozmowy, tylko mówić jednostronnie na wykładach, na prelekcjach, na konferencjach, jaki jest stan wiedzy na dany temat X. Tylko co jeśli żyjemy w społeczeństwie, w którym bardzo wiele tematów jest poruszanych w dyskusji publicznej, chociażby szczepionki, GMO, gluten, cała ta panika. Skąd się bierze ta panika? Przede wszystkim punkt pierwszy, z ignorancji naukowej. Ludzie nie mają pojęcia, co to jest ten gluten, co to jest to GMO i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tylko i wyłącznie naukowcy będą mówić to, co swoje wiedzą, a druga strona tej dyskusji będzie w sposób żerujący na tej niewiedzy siała strach,
A strach bardzo łatwo się przyczepi każdego rodzica, który się martwi o swoje dziecko i już mamy rodzica, który boi się w ogóle przyłożyć jakiejkolwiek strzykawki do dziecka, nawet w sytuacji, kiedy zdecydowana większość lekarzy powie, może ten zaszczyk, ta szczepionka tylko i wyłącznie poprawi stan zdrowia. I z drugiej strony bardzo często mamy krzykaczy sprawnych w przeciwieństwie do niekrzykaczy naukowców i w pewnym momencie mamy masową panikę, epidemię paniki, czy proponujesz wtedy nie robić debaty, na której będzie postawione pytanie, czy ta panika ma sens? I obydwie strony się spotkają i wtedy tamta w ogóle przyjdzie posłuchać, bo obawiam się, że ci spanikowani rodzice nie przyjdą sami z siebie na wykład lekarza, który będzie po prostu promował szczepionki tak po prostu. Oni tam nie pójdą, bo oni wiedzą, że są przeciwko temu. Po pierwsze, chylę czołem i mam głęboki szacunek dla was za utworzenie tego stacja i tej stacji, przepraszam, i za formułę tego programu. Ja po prostu wyrażam swoją opinię. Według mnie więcej nauki, więcej oświecenia, więcej propagowania wiedzy. Ale chylę czołem dla tego, co robicie i nie kwestionuję. Dzięki śliczne. Absolutnie się zgadzam, że edukacja kuleje, bardzo mało bardzo ważnych rzeczy jest w polskiej edukacji, chociażby nie tylko w polskiej. Gdyby rzetelna edukacja się działa w szkole, to potem by nie było problemów wynikających z tych braków edukacyjnych. Także tak, chciałbym, żeby nie było potrzeby tego typu debat, jak czy trzeba w XXI wieku wierzyć nauce, czy szczepionki mają sens, czy Ziemia jest płaska. Ja chciałbym, żeby poruszane były inne tematy, typu globalne ocieplenie, typu na moim osiedlu jest tak dużo gołębi, że zaczynam się martwić o swoje życie. To są konkretne, realne problemy, które dotykają nas wszystkich i nasze osiedle. I mam nadzieję, że będzie jak najmniej rozmów i debat wynikających z tego, że na moim osiedlu ktoś jest przekonany, że tych gołębi nie ma i przecież w ogóle nie zajmujmy się tym. A za każdym razem, jak wchodzę do tego budynku ze śmietnikiem, to się boję, że one mnie zadziobią. No, są realne problemy, mniejsze, większe, ale są. W przeciwieństwie do wymyślonych problemów i na przykład całe te debaty, czy Ziemia jest płaska, czy nie, są o wiele bardziej w kategoriach tych wymyślonych problemów, bo to już jest dawno, dawno wszystko wykazane. No, ale niestety, jeżeli społeczeństwo panikuje, no to ten naukowiec musi stanąć do debaty z drugą stroną i już, no, żeby bronić tej nauki. To jest smutne, że trzeba nauki bronić i całej tej metodologii naukowej, która jest wspaniała, no ale czasem trzeba. Po prostu takie realia. Więc brońmy się z pomocą Fryderyka Nietzschego. Zastanowimy się ogromnie nad niczym. Dziękuję. Także dzięki śliczne za telefon. Trzymaj ogromnie się. Dziękuję za rozmowę. Dzięki dziękuję, kłaniam się. Trzymam kciuki. Dzięki bardzo. Cześć. Do usłyszenia. Czymś. No dwa słowa, no takie tak naprawdę może trochę powtarzania, ale póki są ludzie, którzy szerzą daną ideologię, póki są ludzie, którzy szerzą ideologię, która jest szkodliwa i można to wykazać na milion dowolnych sposobów, póty potrzebna jest druga strona, która wyjdzie i skonfrontuje się z nimi w jakiejś debacie, ponieważ to z konfrontacji najczęściej wynikają zmiany zdania, a nie jak jeden będzie w jednym kościele gadał do ludzi, którzy są przekonani o tym, że on ma rację i tak samo jakby w drugą stronę. Kiedy obydwie strony przestaną ze sobą rozmawiać od dziś na zawsze, to w linii prostej mamy demonizację, wojnę i tępienie tej drugiej strony, a bodajże ty mi ostatnio pokazałeś program w Stanach Zjednoczonych, który ma 9 sezonów o tym, jak bardzo dzielna ekipa po gąszczach, po lasach szuka tej strasznej wielkiej stopy i są przygotowani na to z brońmi, ze strachem w oczach i całym tym sprzętem. I teraz co? Możemy po prostu nie oglądać tego programu i robić coś innego na co dzień, ale realnie ludzie oglądają przy realnych telewizorach ten program, gdzie 9 sezonów trwa szukanie wielkiej stopy i potem mamy rodziców, którzy boją się z dziećmi pójść do lasu, bo a nuż akurat w tym lesie będzie ta wielka stopa i ci rodzice się realnie boją, a problem jest wyssany z palca. 9 sezonów i nic. Mamy kolejny telefon. Właśnie się rozłączył. Akurat się rozłączył. Dobra. Obydwie linie wolne, także prosimy dzwonić. Tak, tak. Już jesteśmy przygotowani. Powolutku odcinek zmierza do końca, ale jeszcze myślę, o. Szybki telefon myślę. Szybki telefon. Dzień dobry, linia numer 1, poprosimy. Halo, halo, jak nas słychać?
Witam, witam. Robert z tej strony. Witam cię, Robercie. Cześć. W jakiej sprawie do nas dzwonisz? Ja dzwonię, chciałem się odnieść do tej debaty, którą oglądaliśmy, to chyba było 2 dni temu. A propos Boga biblijnego, czy dobry, czy zły, tak? Tak, tak, tak. No dokładnie na ten temat. I tam był ten ksiądz, czy pastor? Pastor. 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 Mhm. I tutaj było na temat właśnie, że z potrzeby serca, bo tutaj głównie do tego serca chciałem się odnieść. I ja powiem tak, no mam w tej chwili 45 lat, także w czasach, gdy ja chodziłem na religię, to religia nie była w ogóle w szkołach. I to były takie czasy, że nie było internetu, nie było właściwie żadnej jakiejś tam pracy. Oczywiście tam w szkołach próbowano jakiś tam ateist spajać, ale to no, w szkołach wiadomo, jak to kiedyś było za czasów komunizmu, także nikt tego w ogóle... Kościół był dobry, bo Kościół bronił niby nas. No taka powiedzmy była wtedy... No takie były czasy, nie? Jasne, dzieje się. Ja powiem tak. Powiem tak, ja ateistą chyba byłem od zawsze. Bo od samego początku, jak pamiętam czasy właśnie nauczania w religii, od samego początku czułem, że tam coś jest nie tak. Mhm. Już same przypowieści biblijne, same inne rzeczy. Same w ogóle zachowania na przykład katechetów czy sióstr, bo my akurat mieliśmy religię z siostrą. Dość niestety bardzo, no wspomnijmy to, bo nie o to chodzi. Mhm. I od samego początku moje serce czuło, że tak powiem, że jest coś w ogóle nie tak. Nie czytałem w ogóle Pisma Świętego, nie miałem na to ani czasu, ani chęci, w ogóle mnie to nie interesowało. Z samego serca wiedziałem, że jest coś nie tak. Nie potrzebowałem żadnych dowodów, żadnego jakiegoś twierdzenia, jakiś test. Dzisiaj są inne czasy, bo można sobie posłuchać. Sam zacząłem zresztą trochę studiować to i oglądać różne programy, między innymi wasze. Ale taka retoryka, że to człowiek z serca czuje. No ja akurat właśnie czułem na odwrót. Rozumiem. I takie próbowanie jakieś takie na siłę, udawanie. Każdy zresztą człowiek jest inny, więc skąd może dana osoba, pastor, czy skąd może wiedzieć, co ja mam w sercu? Rozumiem twoje pytanie. No tego nie jest w stanie wiedzieć. Nie jest w stanie tego wiedzieć żadna osoba, ani duchowna, ani niewierząca nie jest w stanie tego wiedzieć. Także no też ten cały no bo na tym się właśnie skupiłem, że skąd on może to wiedzieć, co ja mam w sercu? A to, że jestem na przykład ateistą, to że jestem oczywiście jakieś tam moralny, bo wychowałem dwoje wspaniałych dzieci, już w tej chwili dorosłych. Gratuluję, oczywiście. I wszystko jest w jak najlepszym porządku, także to nie ma w ogóle nic wspólnego. Ja od samego początku czułem, że jest coś nie tak. Byłem w ogóle odosobniony, bo w tamtych czasach w ogóle tam jakiś ateist, to tam było przecież jak można. Co prawda moja mama akurat była bardzo otwarta światopoglądowo, na przykład do ojca, więc wiele rzeczy można było rozmawiać na ten temat, ale mimo wszystko no mama moja była wierząca, jakby na to nie patrzeć. Ja po prostu czułem tak, a nie, że mi ktoś powie, że z serca czujesz Boga. No właśnie nie czułem tego Boga. Właśnie całe nauczanie tej religii w szkole, znaczy to jeszcze wtedy nie w szkole, było właśnie na nie, od samego początku. A powiedz mi pytanie kontrolne, bo rozumiem, że realia PRL-u to zupełnie coś innego niż teraz po 89. Czy wtedy, tak jak mówisz, religia była poza szkołą? Wspomniałeś coś takiego? Chciałbym z ciekawości dopytać, bo mnie jeszcze wtedy nie było na świecie. Że wtedy wpajano ateizm? Coś takiego powiedziałeś? Czy to było na poziomie szkolnym, domowym? Były takie, było coś takiego, że... znaczy, to nie było wpajanie ateizmu. Bo tutaj była taka... Tu nie chodziło o to, że można nie wierzyć w Boga, tylko w szkołach byli nauczyciele, bo to mówię o nauczycielach, bo generalnie takiego programu nauczania nie było. Byli nauczyciele, którzy próbowali w jakiś sposób wpłynąć właśnie na, że Kościół jest zły, że Kościół namawia do różnych takich tam rzeczy, że człowiek jest wolny, że Bóg mu jest niepotrzebny. No byli tacy nauczyciele, także na pewno w większości szkołach się takie rzeczy zdarzały. Oczywiście po zmianie czasów, no orędziewki się pozmieniały, nie? No wiemy, jakie są realia, nie? Ale byli tacy nauczyciele. Mhm. Tak to wyglądało. Nie może ateizm samo to, że Bóg nie istnieje, czy coś takiego, bo to raczej tam nie przypominam sobie takich sytuacji, ale właśnie tego typu próby jakieś dyskredytowania kościoła katolickiego i w ogóle kościołu w Polsce chyba, bo z tego, co miałem kolegę, który był akurat wychował się na wschodzie akurat i jest wyznania prawosławnego.
No i też podobne takie były tam sugestie, chociaż no, w ogóle jakoś prawosławny chyba jak najmniej mogli uczestniczyć w jakiejkolwiek polityce. Mhm. Ale no też tam próbowano w ten sposób. Także była to dość tam, no może nie powszechna, ale na pewno była spotykana, nie? Jasne, z tego co kojarzę, realia właśnie komuny i PRL-u były o wiele bardziej przeciwko Kościołowi niż dzisiaj. Tak, bo to była walka polityczna, nie? To właściwie mówię, Bóg akurat nie odgrywał tutaj żadnej roli, bo no, dzisiaj Kościół też się wtrącał we wszystko, nie? A wtedy, no powiedzmy, był zły. Tak to kiedyś było. Mam pewną refleksję na temat tej historii, którą opowiadasz. Mówisz, że przy tym, jak wtedy właśnie Kościół był szkalowany, tym samym ateizm gdzieś tam promowany i nie potrzebujesz Kościoła do życia, nie potrzebujesz Boga i tak jak mówisz, wychowałeś dwójkę dzieci i jest wszystko okej. I wspomniałeś, że czułeś jakoś tak podskórnie, że to wszystko ci tam jakoś nie pasuje, że niekoniecznie musiałeś przeczytać Biblię, żeby dojść do takich refleksji. I teraz o co chodzi? Ja nie mówię, dla jasności, że mylisz się w tym, co zaraz powiem. Może być tak, że twój ateizm został oparty na podstawie propagandy, która wtedy była w Polsce. Właśnie dlatego dopytywałem, gdybyś się urodził w innych czasach, byłaby propaganda prokatolicka, byłbyś dzisiaj katolikiem. I teraz o co chodzi? Co mam na myśli? W obydwu tych przypadkach twój światopogląd wynikałby z propagandy, jaka aktualnie ma miejsce, a nie na podstawie na przykład, wiesz, dobrych powodów i dobrych dowodów, gdzieś tam zgłębienia nauki. I teraz o co chodzi? To, że jesteś ateistą, jest dla mnie totalnie okej, acz z racji tego, że w całym społeczeństwie ateistycznym, w całym środowisku spotykamy się niestety z wieloma przypadkami, gdzie ateista jest ateistą na podstawie złych powodów i potem te złe powody mają swoje powikłania, że tak powiem. Ludzie się bardzo szarpią, bo nie mają argumentów i tak dalej, i tak dalej. Ja cię gorąco zachęcam do anusz przeczytania Biblii, do anusz przeczytania szerszej literatury ateistycznej i tym samym do pogłębienia tematu. Sam to robię od lat. Dla jasności, jesteś ateistą, ja totalnie okej. Okay. Zachęcam do zbudowania całej argumentacji. Bo może się źle wyraziłem. Żadna szkoła tutaj, żadne nauczanie nie miało żadnego wpływu tutaj, jakaś propaganda. Tak zrozumiałem. Dlatego, że to były moje własne odczucia na przykład w czasie, no, w czasie zajęć religii przede wszystkim. Jeżeli na przykład mówiła mi siostra tutaj o miłości Bożej, a za chwilę, to nawet no, przykłady z Biblii, albo na przykład w ogóle zachowania typu szkalowanie któryś tam dzieci przez siostrę, bo to głównie mieliśmy z siostrą, ale też i przez księży. Trochę opowiadań też od strony mamy, która nigdy w księży nie wierzyła i tutaj akurat nigdy nie była nastawiona jakoś pozytywnie do kościoła. Znaczy może nie była nie negatywnie, ale nie była tam, była inaczej. Była osobą, która miała otwarty umysł. O, mhm. Pewne rzeczy złe widziała. Jasne. I zawsze się z tym nie zgadzała. A ja powiem, że to po prostu było moje takie własne odczucie, że jeżeli Bóg był taki wspaniały, no mówię, no dzisiaj czytam, bo też już trochę tej Biblii w swoim życiu poczytałem z różnych tam powodów, żeby sobie tam pewne rzeczy samemu się przekonać, ale zawsze mnie zastanawiało, że jeżeli Bóg był taki wspaniały, to czemu jest tak, jak jest, no po prostu. Mhm. Czemu ci księża, którzy mają być niby, bo nas na przykład na religii nauczali, że ksiądz to jest prawie jak Bóg, bo tak kiedyś nauczali na religia. Nie, dzisiaj tego może już nie ma, ale tak kiedyś nauczano. Że ksiądz jest prawie Bóg. Nie można było go krytykować, nie można było. Także dla mnie to od samego początku było niezrozumiałe, nie? Że dlaczego ksiądz ma być Bogiem. Nie? Czy ja mam wierzyć w Boga, czy ja mam wierzyć księdza. Tak, normalny człowiek, jak my wszyscy, oczywiście. No i dlatego właśnie to wzbudzało w moim, mówię, w moim odczuciu, w moim sercu. To nie było na bazie jakiejś tam propagandy. Mówię, ta propaganda nie była jakaś mocna, super. Tylko mówię, no były takie sytuacje, tylko że mówię, no. W moim domu też byliśmy nastawieni antyperelowsko, także tutaj w ogóle ta propaganda szkoły dla mnie nie miała żadnego wpływu, bo tutaj byliśmy wychowywani raczej właśnie bardziej patriotycznie, bardziej się pamiętało czasy przedwojenne, zwłaszcza ojciec, także no nie, to nie miało żadnego wpływu, to po prostu były moje własne odczucia, gdzie ja czułem nawet, można powiedzieć, jakieś zło w tym wszystkim, zwłaszcza od strony właśnie katechetów, od strony siostry zakonnej, która nas tutaj, bo później mieliśmy też z katechetą, nie? Ale to ja po prostu zakończyłem naukę.
Przepraszam, Waldemarze, że w szóstej klasie. Waldemarze, przepraszam, Robercie, pomyliłem notatki. Robercie, przepraszam, że przerwę. Powolutku nam się już kończy czas dzisiejszego odcinka. Rozumiem. Także zadzwoń, okay. Proszę za tydzień, za dwa tygodnie, śmiało dzwoń. Porozmawiamy sobie, dobra? Dobra, fajnie. Jasne, dzięki śliczne za telefon, trzymaj się. Dzięki, no trzymaj się. Jasne. Czy coś a propos rozmowy? Tak, no zdecydowanie moim zdaniem widać, że tutaj miały, na początku wspomniał o uczuciach, jakie miał w sercu. Wydaje mi się, że to, co miał na myśli, to po prostu intuicja. Intuicja nie jest dobrym narzędziem poznawczym. Bywa, ale nie jest niezawodna i na pewno nie jest bardzo dobrym powodem, żeby odrzucać jakieś tego typu twierdzenia. Poza tym wspominane było o otoczeniu, które tam było, czyli katecheci, księża, dość dwa jakby wyraźne obozy ideologiczne, nie? Za tych czasów. Wydaje mi się, że w tym przypadku u Roberta ten ateizm może nie wynikać z dobrych powodów, a to może powodować, tak jak ty wspomniałeś, pewne, może nie szarpanie się, ale pewne wątpliwości, brak dobrych argumentów, ponieważ mamy do czynienia z dobrą pozycją, ale utrzymywaną ze złych powodów lub przynajmniej niedostatecznych. Dlatego ja tutaj jestem absolutnie szczęśliwy, że Robert jest ateistą, ale fajnie by było właśnie podejść do tego właśnie od pozycji sceptycyzmu, z pozycji argumentacji kontrapologetycznej. Zadać sobie pytanie, jaki jest najlepszy istniejący argument z drugiej strony. Tak, i się nad tym zastanowić. Natomiast bardzo ciekawy telefon moim zdaniem. Też zupełnie nowa perspektywa, bo ja również nie żyłem w tamtych czasach. Nie wiedziałem, jak to nie wiedziałem, że tak to wtedy wyglądało. I moim zdaniem było bardzo ciekawie. Generalnie cieszymy się, no. Robercie, że jesteś ateistą, żeby to wprost padło. To po prostu zachęcamy do dalszego kontynuowania tych rozważań, tych refleksji, pogłębienia tematów. Literatury jest mnóstwo, jest bardzo fascynująca, skąd się wziął człowiek na ziemi i cały ten jazz. Dwie rzeczy jeszcze na koniec i będziemy już kończyć. Niestety jesteśmy po czasie. Ale było tutaj pytanie, jak określić, czy jest się ateistą, czy nie. I jako ułatwienie dla naszych słuchaczy, David Silverman, książka Fighting God, strona bodajże 51. Książka jest po angielsku, strona szósta, przepraszam. Przygotowałem sobie polskie tłumaczenie mojego autorstwa. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco dobre. Strony szóstej i siódmej. Właśnie David wychodzi naprzeciw takim rozważaniom, kiedy jest się ateistą, a kiedy nie. Cytuję. Pozwólcie, że przedstawię kilka pomocnych pytań w kwestii określania się, czy jest się ateistą. Na potrzeby tej listy używam słowa Bóg jako żyjącą, myślącą, nadprzyrodzoną istotę, w przeciwieństwie do Bóg jest miłością albo wszechświat i Bóg to samo. 1. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga, Bogów, jesteś ateistą. 2. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale nie jesteś pewien, że żaden z nich nie istnieje, jesteś ateistą. 3. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, jednocześnie uważasz, że Bóg jest metaforą miłości, całej ludzkości i tak dalej, jesteś ateistą. 4. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ponieważ sądzisz, że wszechświata nie da się poznać w pełni i nigdy nie poznamy wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania, jesteś ateistą i agnostykiem, osobny wątek. 5. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów i nie czujesz, że jesteś wystarczająco wyedukowany, by samemu oceniać, czy na pewno bogowie nie istnieją w 100%, jesteś ateistą. 6. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale lubisz uprawiać pewne religijne tradycje, żydowskie, muzułmańskie, chrześcijańskie, hinduskie itd., byłeś w tych tradycjach wychowany i może nawet zgadzasz się z niektórymi nie nadprzyrodzonymi naukami tych religii, na przykład kochaj swojego bliźniego, jesteś ateistą. 7. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale chciałbyś, żeby bogowie istnieli i może nawet masz nadzieję, że któryś z nich się kiedyś pojawi, jesteś ateistą. Mieć nadzieję lub życzyć sobie czegoś to nie to samo, co w to wierzyć. 8. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale uważasz, że jesteś pomiędzy, siedzisz na płocie, jesteś ateistą.
dopóki nie wierzysz, nie jesteś teistą, osobą wierzącą i nie ma szarej strefy pomiędzy. Masz przekonanie, że Bóg istnieje albo go nie masz. 9. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale lubisz myśleć, że Bóg istnieje, ponieważ cała ta opowieść jest dobra i byłoby wspanialej, gdyby była ona prawdziwa, jesteś ateistą i jednocześnie głosisz przekonanie w kwestii, o której wiesz, że jest ona fantazją. 10. Ostatni punkt. Jeśli nie wierzysz w żadnego Boga Bogów, ale absolutnie nie znosisz słowa ateista, głupia sprawa, wciąż jesteś ateistą. Więc to jest taka pomocna ściąga od pana Silvermana. Mamy nadzieję, że problem rozwiązany raz na zawsze. Tak. I jeden malutki punkcik. Niestety z całej naszej długiej listy omówiliśmy chyba tylko pierwsze 4. No to co, trzeba będzie kiedyś kontynuować, ale przeskoczę do jednego pytania, numer 21. Dostaliśmy takie pytanie, czy nie można robić tych audycji dwugodzinnych, więcej czasu byłoby na rozmowy i podsumowanie potem, na przykład od 17 do 19 czy coś. To jest bardzo miłe pytanie. Bardzo się cieszymy, że stacja podoba się coraz bardziej, że te pytania do nas spływają. Nie jesteśmy w stanie na bieżąco wszystkimi się zająć. Nawet dzisiaj nie udało nam się zająć całą listą. To jest 20 pozycji, a były ze 4 może. Oczywiście telefony, czekamy i to jest taki program bardzo dynamiczny, bardzo na żywo. Postaramy się jeszcze do pytań dowrócić w następnych odcinkach. No wiecie co? Temat nie jest, że nie. Na ten moment odcinek trwa godzinkę, jesteśmy już po czasie. Zobaczymy. Jeżeli będzie więcej telefonów, jeżeli będzie więcej ruchu, promujcie, piszcie na temat stacji, gdzie tylko się da, że jesteśmy tutaj co niedzielę o 18, że rozmawiamy, że mamy grupę dyskusyjną na Facebooku, że mamy stronę na Facebooku, że mamy YouTube'a, że na żywo jesteśmy na Twitchu, że mamy 2 telefony, że nie gryziemy, że mamy stronę www.stacjamyślnikateizm.pl. Co tydzień w poniedziałek świeżutki odcinek trafia na YouTube'a, tam możecie nas oglądać. I to tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję ślicznie widzom, dziękuję ekipie w studiu, dziękuję Tobie Bogu. Dzięki. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Cześć.